Dzień dobry, tu Dzinrago. Dzisiaj pokażę Wam ferę moby od strony Edron. W poprzednim odcinku pokazywałem je paladynem od strony Kormaja. W tym wypadku przebiegnę się tutaj moim parcelowatym MS-em od strony Edron, którym na co dzień nie gram, więc tak na wszelki wypadek sobie tutaj założę Energy Ringa, chociaż osoba na tym levelu, która gra magiczną klasą na co dzień, no najprawdopodobniej nie będzie tutaj biegać na Energy Ringu, ale ja dla bezpieczeństwa sobie go po prostu założyłem, ponieważ przyszedłem tylko pokazać Wam mniej więcej, jak ten res tutaj wygląda, i mówiłem w poprzednim odcinku też o tym, że można się tutaj wspomagać właśnie energii bombami, i chciałem Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda, to ta taktyka z tymi właśnie energii bombami. Bardzo jest to przydatne na paladynie do 150 levela, który punktuje jeszcze albo używa burstów, i wtedy to bieganie po tych, jak to się nazywa, energy bombach pomoże zbijać Wam te wszystkie mobki i szybciej to będzie wszystko padało. Na tym postaci też nie mam jakichś specjalnych, jak to się mówi, skilli ani magic levela, więc ani itemów, więc też mi to pomagało zbijać te wszystkie moby. Sobie tutaj rozrzucamy te właśnie energy bomby, jak polujemy tą grupę do kupy, i wtedy zaczynamy z nią biegać, i naprawdę przyspiesza nam to zbijanie tych klat oraz jak to się mówi, podbije nam tutaj expa na godzinę. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre miejsce do expienia na magiczne klasy i paladynów, szczególnie na takich levelach jak 80 do, no nie wiem, do którego tam będziecie mieli ochotę tutaj posiedzieć. Mi się wydaje, że taki większy level druid 200, no jak będzie miał 2 mana liczę na trzeci level, to mógłby nawet pewnie biegać bez prawie manasów. Tak mi się wydaje, bo z mana liczy, aby tyle wysysał tej many, że mógłby dać radę tutaj biegać bez manasów, to wtedy by robił tutaj najprawdopodobniej bardzo dobry profit, bo miałby tutaj, nie zużywałby prawie w ogóle potu, więc jak ktoś tutaj expił jakimś takim troszkę większym levelem na dwóch live manaliczach, to może dać znać i wtedy podzielić się w komentarzu tą informacją i powiedzieć, jak to było, jakie tu profity był w stanie zrobić. Ja tutaj nic nie zbierałem, ja tutaj tego przyszedłem wybić tego respa i pokazać Wam mniej więcej taką rundę. Tam jest jeszcze piętro niżej, tak jak tutaj widzicie, było zejście, ja tego piętra mniej niżej już nie biłem, zająłem się tylko tym piętrem, zrobiłem tylko jedną taką rundę. Ten exp mam tutaj na daily rewardzie 225 i rozkręcił się do ponad 2 milionów na godzinę, a to jeszcze dopiero początek tak naprawdę hunta był. Wydaje mi się, że ten exp można byłoby tu wycisnąć dużo lepszy, nawet ponad 2,5 miliona albo i lepiej. Jak to wie, ile tutaj maksa można taką magiczną klasą wycisnąć, to niech da znać też w komentarzu i się podzieli tą informacją, by byłoby miło. Oprócz tego, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, do którego mogę dać link pod tym filmem, żebyście sobie zobaczyli, to jest tutaj 5 różnych mobów, każdy daje 25 czarmów, i też po tej stronie właśnie możemy spotkać 3 bossy do zabicia. Ja nie mam dostępu tą harem na te bossy, ale są tutaj 3 bossy, na tym piętrze jest jeden i piętro niżej są jeszcze 2, oraz tam jest też przejście do, jak to się mówi, części na Kormaja, jest taki czarny portal, więc jak wykonacie cały quest, to będziecie mogli przejść na tą drugą stronę, na stronę Kormai, i sobie na przykład pobiec tam i zabić bossy tam dalej, albo przejść na tamtego respa i sobie pobiegać tam dalej i wybijać tego respa tam dalej, jeżeli ktoś ma ochotę przebiegać tylko na przykład raz dziennie między bossami i wybijać wszystkie te moby. Ja tak na przykład robiłem swoim paladynem, że przychodziłem tu tylko raz dziennie na 15 minut z summonem po 200 levelu, żeby zaliczać te czarmy, i przy okazji wybijałem sobie wszystkie bossy i tak codziennie przez jakiś okres czasu, aż mi wszystkie czarmy tu wpadły i wtedy sobie zaliczyłem tutaj właśnie wszystko. Nic, do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye.